Cześć, witam w kolejnym wideo. Dzisiaj opowiem Ci o jednej rzeczy, która niesamowicie denerwuje i irytuje dziewczyny. Co to jest za rzecz? Brak decyzyjności. Jeśli jesteś facetem, który nie potrafi pokazywać, że decyduje przy kobiecie, że potrafi być zdecydowany, to będziesz bardzo dużo tracił. Podam Ci przykład. Stoisz z dziewczyną i kupujesz, załóżmy, kawę na mieście, czy może jakiegoś grzańca, herbatkę. I przez 10 minut zastanawiasz się, co wybrać. Rozmawiasz z panią, która to sprzedaje, co jest lepsze. Już tego typu zachowanie może wkurzyć dziewczynę na randce, bo ona zauważy, że ty nie jesteś facetem, który jest konkretny, który wie, czego chce, który jest zdecydowany, tylko właśnie jesteś tutaj za bardzo takim mężczyzną, który się zastanawia, który się waha. Kobiety nienawidzą facetów, którzy nie są zdecydowani. Tak samo oczywiście jest na randce. Umówisz się z dziewczyną i się spotykacie i ty się jej pytasz, gdzie idziemy, gdzie byś chciała pójść, na co masz ochotę. Ja nie wiem, gdzie pójdziemy. Mów tak, a momentalnie stracisz zainteresowanie. Także jeśli chcesz mieć te efekty w kontaktach z kobietami, zawsze pokazuj decyzyjność, że ty wiesz, czego chcesz, że wiesz, gdzie idziecie, że wiesz, że chcesz ją pocałować. A nie zachowuj się w taki sposób, jakby to ona miała zadecydować, czy jakby ona miała powiedzieć ci, co macie teraz zrobić. W ten sposób odwracasz rolę i wymagasz od kobiety, żeby była męska. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotna sprawa, ale wielu mężczyzn tego nie rozumie i właśnie próbuje w taki sposób rozmawiać z dziewczynami, że dziewczyna jest rozdrażniona, wkurzona i już więcej nie chce się spotkać. Inny przykład, spotykasz się z dziewczyną, kończy się randka i nawet ją pytasz, to gdzie teraz pójdziemy? Chcesz, żebym cię odprowadził? Może masz ochotę na buziaka? Słuchaj, dalej nie robisz tego, co powinieneś robić, czyli nie podejmujesz jakiejś akcji, nie pokazujesz się od strony, która jest decyzyjna, która jest konkretna, tylko pytasz dziewczynę. Jest to totalnie bez sensu i naprawdę tak działając, no nie będziesz miał konkretnych efektów też w kontaktach z kobietami, kobiety nie będą z tobą szaleć. Także bądź decyzyjny. Cokolwiek robisz z dziewczyną, tak to kiedyś już mówiłem, rób w pewny siebie sposób, w zdecydowany sposób i nie zastanawiaj się, nie pytaj dziewczyny, co ona by chciała. To będzie powodować, że dziewczyna niesamowicie się irytuje i nawet ci tego nie powie, a potem się z tobą nie spotka. Kolejny przykład, spotykasz się z dziewczyną, tak jak mówiłem na początku, zadajesz jej zbyt dużo pytań, gdzie by chciała teraz pojechać, a może wolisz lody od tego, żebyśmy pojechali do kina, co jest dla ciebie lepsze. Słuchaj, zadawaj jej więcej tego typu pytań, a ona jeszcze bardziej się wkurwi na randce. Gwarantowane. Więc zamiast ją pytać, po prostu ją zabierz. Zabierz ją do tego kina, jak już chcesz jechać, chociaż nie jest to najlepsza opcja. Zabierz ją na ten spacer, zabierz ją do tej kawiarni. Kobiety uwielbiają, kiedy facet ma inicjatywę i pokazuje tą inicjatywę przy dziewczynie, decyduje za nią. Oczywiście, jeśli coś jej się nie spodoba, to ona ci powie. Marek, Piotrek, to nie jest najlepszy pomysł, żebyśmy jechali teraz na herbatę. Więc zamiast zadawać pytania, po prostu decyduj, prowadź, a kiedy ona nie będzie się z tobą zgadzać, to ona ci to powie. Kobiety to nie są idiotki i jeśli faktycznie coś jej nie pasuje, to ona ci to bardzo jasno zakomunikuje. Myślę, że bardzo wielu mężczyzn popełnia ten błąd i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Bo ostatnio też miałem konsultację z kursantem i cały czas właśnie od początku, kiedy poznał dziewczynę, to się zastanawiał, co by ona chciała, zadawał jej pytania, pokazywał taki brak zdecydowania, starał się zbyt bardzo dopasować pod to, czego ona chce. W efekcie były 4 randki i on dalej gdzieś tam nie doprowadził do niczego konkretnego z tą dziewczyną. Dziewczyna zaczęła tracić zainteresowanie. Dlaczego? Odpowiedź masz w tym wideo. Nie był konkretny. Nie wiedział, czego chce. Więc kobiety uwielbiają facetów, którzy wiedzą, czego chcą. Nawet jak powiesz dziewczynie na randce, słuchaj, nie szukam związków, chcę tylko cię zabrać do łóżka, to oczywiście część kobiet cię odrzuci, część kobiet ci powie, jesteś głupi, w ogóle co ty mi powiedziałeś, ale część kobiet to uszanuje, uśmiechnie się do ciebie i powie ci, przynajmniej jesteś szczery. Więc zobacz, w ten sposób zawsze będziesz do przodu, patrząc statystycznie, niż próbując gdzieś tam pokazać niezdecydowanie, licząc na to, że dziewczyna poprowadzi znajomość dalej. Tak jak mówię, kobiety nie cierpią niezdecydowanych facetów i takie słowa jak nie wiem,
nie mam pojęcia, ty zadecyduj, może ty coś zaproponuj. Tego typu zwroty powinieneś wrzucić do kosza, w ogóle wykasować sobie je z głowy. Tego typu słowa będą powodować, że tracisz momentalnie na pstryknięcie palca zainteresowanie dziewczyny. Zapamiętaj sobie, chcesz coś z nią zrobić, nie pytasz, prowadzisz, po prostu robisz. Chcesz ją pocałować, całujesz. Nie pytasz, czy chce być pocałowana, nie pytasz, czy chce być dotknięta przez ciebie. To jest też równie głupie jak pytanie, gdzie idziemy, czy masz ochotę teraz na herbatę, czy na kawę. Oczywiście, jeśli spotykasz się z dziewczyną, jesteś bardzo decyzyjny i ona już jest tam zaangażowana w relacje, jest zainteresowana, to jak się od czasu do czasu zapytasz, chcesz się czegoś teraz napić, dużo kobiet odbierze to jako troskę, natomiast w dużej mierze, jeśli będziesz to cały czas stosował i pytał, co by ona chciała, będziesz w taki bardzo oczywisty sposób zabiegał o jej zainteresowanie, o to, że się boisz, czy ona jest w ogóle przejęta twoją osobą, czy będzie się z tobą więcej spotykać, to zainteresowanie będziesz tracił. Także uważaj na to i bądź zawsze decyzyjną osobą przy kobietach. Nie bądź jak taki pantofel, który się dopytuje zbyt bardzo, co ona by chciała. Nie mów, że nie wiesz, gdzie pójdziecie, jak się spotykacie, tylko ją prowadź i bądź decyzyjny. Sam zobaczysz, że ta jedna rzecz sprawi, że kobiety o wiele lepiej zaczną z automatu reagować. Nawet zobacz, no wybierasz jakąś wycieczkę, nie wiem, w góry, za granicę, macie gdzieś pojechać i dziewczyna jest niezdecydowana. Jak ty ją zaczniesz pytać, gdzie ona chce pojechać, a ona dalej nie wie, to nic z tego nie wynika i ona dodatkowo się irytuje. Zamiast tego podejmij jakąś decyzję, powiedz, słuchaj, wydaje mi się, że powinniśmy jechać tutaj, tam jest lepiej. Jeśli dziewczyna jest... też ma z tobą normalnie zbudowaną relację, to ci powie, okej, spoko, możemy jechać, zobaczysz, że cała ta sytuacja zostanie załatwiona bezproblemowo. Natomiast jeśli ty liczysz na to, że ona będzie takie decyzje podejmować sama będzie wychodzić z inicjatywą, a ty ją będziesz pytał, co jest dla niej dobre, zbyt bardzo będziesz tracił. Uważaj na to, przerób sobie tą lekcję parę razy najlepiej z tego wideo, przetestuj. Jeśli wideo się podoba, zostaw mi łapkę do góry, subskrybuj kanał. No i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!